Pani, przecież to nie koniec świata. Służba zapowiedziała, że więcej inaczej nie da, bo nie będą mieli na czym jeść. Nie pójdę za żadnego starca, choćby był samym cesarzem. Anna? Czemu? Od razu taka złość. Obiecałeś, że wyjdę za Zdravka. Lepszy wyjść niż nic. A tu sam król prosi. Zresztą jak się mówisz? Obiecałeś mi, że jak mnie zmusisz, zmienię jego życie w piekło. I ty tego pożałujesz, stryju. Anno, jeśli król cię odeśle, wydam cię za parobka. Jeśli nie chcesz po groźbie, to może po dobroci. Zlituj się, Anno.